Bank Spółdzielczy w Sieradzu, jesteśmy blisko Ciebie. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Zapewniamy obsługę finansową przedsiębiorcom, rolnikom i osobom fizycznym. Udzielamy kredytów, prowadzimy rachunki i lokaty terminowe. Wydajemy karty płatnicze. Posiadamy dostęp do usług za pośrednictwem internetu i telefonu. Pełna oferta na naszej stronie internetowej www.bsieradz.pl. Tata Klima zaprasza do sklepu przy ulicy Warszawskiej 13. Oferujemy profesjonalne doradztwo, montaż i serwis w zakresie klimatyzacji i wentylacji. Montujemy układy klimatyzacyjne oraz układy wentylacji nawiewno-wywiewnej. Wykonujemy również pomiary skuteczności wentylacji. W niezwykle bogatej ofercie sklepu znajdą Państwo m.in. elementy wentylacji, anemostaty, kratki i rury wentylacyjne oraz szeroki wybór wentylatorów do domu i przemysłu. Tata Klima jest również autoryzowanym przedstawicielem firmy Eureka. Zapraszamy, Sieradz, ulica Warszawska 13, Tata Klima, doradztwo, serwis, sprzedaż. Okna Konieczne to firma mająca wieloletnie doświadczenie w sprzedaży i montażu stolarki otworowej, przesłon wewnętrznych i zewnętrznych na terenie całego kraju. W swojej ofercie firma posiada najwyższej jakości okna, drzwi, bramy garażowe, rolety wewnętrzne, zewnętrzne, markizy i różnego rodzaju inne typy przesłon. W skład osłon wewnętrznych wchodzą zarówno żaluzje poziome aluminiowe, które występują w trzech rozmiarach 16, 25 i 50 mm oraz żaluzje poziome drewniane, również dostępne w rozmiarach 25 i 50 mm. Kolejnymi produktami zaliczającymi się do osłon wewnętrznych oferowanymi przez Okna Konieczne są żaluzje plisowane, które charakteryzują się bogatą dostępnością tkanin. Firma oferuje również rolety, zaczynając od rolet wolno wiszących poprzez rolety w kasecie z prowadnicami. Wśród osłon zewnętrznych Okna Konieczne oferują szeroki wybór moskitier, rolet zewnętrznych, naokiennych, podtynkowych i elewacyjnych, jak również żaluzji fasadowych. Znajdujemy się na targach budownictwa i wyposażenia wewnątrz Tarbud we Wrocławiu. Jest to 30. edycja tych targów, gdzie mamy możliwość zaprezentowania się tutaj na terenie Dolnego Śląska, zapoznania naszej klienteli z naszą ofertą. Zapraszamy Państwa również do naszego biura znajdującego się we Wrocławiu. Posiadamy, tak jak wspomniałem wcześniej, działamy na terenie całego kraju i posiadamy swoje biura również w Sieradzu oraz w Łodzi. Bardzo serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Karolina Mizerska, witam i zapraszam na serwis informacyjny Sieradzkiej TV Media. Dziś zobaczą Państwo złote gody w Pałacu Ślubów. Chodziliśmy razem do liceum. Sieradzki wolontariusz roku 2016. To jest jedno z piękniejszych dni. Sieradz pod choinkę. Można coś dla ducha znaleźć. 18. aukcja prac osób niepełnosprawnych. Corocznie mamy ten sam cel, jest to integracja, rehabilitacja społeczna. Sieradzki pad z wizytą w Niemczech. To było wspaniałe przeżycie. W Pałacu Ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się uroczystość, podczas której prezydent naszego miasta wręczył medale 10 parom za długoletnie pożycie małżeńskie. Po raz trzeci w tym roku prezydent miasta Sieradza miał okazję wręczyć odznaczenia parom za długoletnie pożycie małżeńskie. Łącznie nagrodzonych zostało 10 par, z tego 7, które mogą pochwalić się 50-letnim stażem małżeńskim, a 3 60-letnim. Odznaczenia, kwiaty oraz gratulacje na ręce małżonków złożyli prezydent miasta Sieradza Paweł Osiewała oraz przewodniczący
Rady Miejskiej Mirosław Antoni Owczarek. Ja z tego miejsca chciałbym Państwu pogratulować, bo dzisiaj wszyscy jesteście zwycięzcami. Dlaczego zwycięzcami? Dlatego, że każdego dnia swoją pracą, swoją obecnością ze sobą stawialiście czoło wyzwaniom, które życie przed Wami stawiało. I zwycięzcami jesteście dlatego, że tą walkę codzienną wygrywaliście. Chciałbym podziękować za to, że Państwo dzisiaj w tych trudnych czasach, czasach życia szybko, na chwilę, na próbę, dajecie takie piękne świadectwo. Świadectwo tego, że warto być razem, że warto pokonywać wspólnie trudności. W imieniu Rady Miasta Sieradza życzę Państwu zdrowia przede wszystkim. Dziękuję Państwu za to, że przyczyniliście się do wychowywania swoich dzieci, że jesteście otoczeni szacunkiem swoich rodzin i swoich bliskich. Pary, które uczestniczyły w uroczystości, wspominały, jak się poznały oraz zdradziły nam receptę na tak długoletni związek. Jak pan się poznał z małżonką? Oj, to długa historia. Powiedzmy, że chodziliśmy razem do liceum. I tak się zaczęło? I tak to się zaczęło. Z wykształcenia jestem górnikiem węgla. A gdy miałem już przed czas, żeby iść do wojska, przyszłem do Sieradza do wojska. Tutaj byłem na szkole podoficerskiej, a później, będąc w liceum, zapoznałem żonę. Jaka jest recepta na tak długi związek? Po prostu wytrzymałość, no i po prostu zrozumienie jeden drugiego. Człowiek jest tylko człowiekiem, a ma swoje nerwy, chimery i zazdrości, ale to wszystko trzeba pokonać i wytrwać. Jak żona za dużo krzyczy, to trzeba wyjść z domu i wszystko się uspokoi. Jak Państwo podsumują to 50 lat? Jaki to był czas? Jaki to był czas? No było dobrze i było źle. Różnie było, no, ale przeżyliśmy. Czyli wzloty i upadki były? No, oczywiście tak. Nadzieja, wiara i miłość nam pozwoliła przetrwać. Chociaż nieraz było ciężko, wiał nam w oczy wiatr, ale dzieci nam wyrosły, także zadowoleni jesteśmy z tego okresu. A jak się Państwo poznali? To ciekawe było poznanie. W Warszawie, w Wilanowie na schodach. I proszę sobie wyobrazić, że byliśmy tam, byłem tam z bratem i mówię, podchodzę do tej dziewczyny, która mi się podoba i brat mi zrobi zdjęcie. I to zdjęcie mam do dzisiaj. Pierwsza nasza rozmowa była. Czego możemy życzyć na przyszłe lata? Czego życzyć Państwu? Zdrowia. No właśnie, zdrowia. I żeby te dzieci nasze były zdrowe, wnuczki, wnuki. Jaka jest recepta na tak długotrwały związek? Tolerancja. Przede wszystkim. Obrażona i ustępliwość. A jak Państwo podsumują w ogóle to 60 lat? Jesteśmy bardzo szczęśliwym małżeństwem. A wzloty i upadki? Bywają drobne, ale trzeba przezwyciężać, nie szybko powiedzieć już, mam Cię dosyć. Taka jest receptura życia. Teraz młodzi za szybko się rozstają. Historia poznania, jak się Państwo poznali? Byliśmy do jednej szkoły. I tak od razu? No. Taka miłość od pierwszego wyjścia? Nie była taka miłość od pierwszego. Były pewne przerwy, powiedzmy, i okoliczności. Dojrzałości. Tak, już dojrzałości. Czego Państwu możemy życzyć na kolejne lata? Zdrowia przede wszystkim, a wszystko mamy. Wśród 10 par odznaczonych medalami za długoletnie pożycie małżeńskie znaleźli się Kazimierz i Anna Bednarkowie, Ryszard i Bożena Borowscy, Andrzej i Teresa Kałziakowie, Ireneusz i Halina Wojtysiakowie, Stanisław i Krystyna Woźniakowie, Jan i Barbara Kłopotkowie, Franciszek i Maria Kajszczakowie, Kazimierz i Teresa Landosowie, Jerzy i Zenobia Szczepaniakowie oraz Kazimierz i Janina Wojtysiakowie. W sieradzkim magistracie odbyła się uroczysta gala Sieradzki Wolontariusz Roku 2016. W
tym roku nagrodzono 14 wolontariuszy z terenu naszego miasta. Jak co roku Urząd Miasta Sieradza wręczył statuetki tym, którzy na co dzień pracują na rzecz wolontariatu i bezinteresownie pomagają innym. Nie bez powodu gala odbyła się w ostatnim miesiącu roku, bowiem to właśnie w grudniu obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. W tym roku tytuł Sieradzkiego Wolontariusza Roku otrzymało 14 osób. Zawsze podkreślam przy tej okazji, że to jest jedno z piękniejszych dni, jaki mamy. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza i łączymy właśnie to święto z tą galą i staramy się, aby właśnie w taki sposób uczcić, uhonorować osoby, które nie pracują dla poklasku, nie pracują dla uznania, ale gdy są dostrzeżone, to w taki chociaż sposób chcemy im podziękować. Ta gala w ogóle między innymi ma taki cel, aby docenić tych, którzy pomagają innym, ale także i upowszechniać w ogóle ideę wolontariatu, żeby inni widzieli, co można robić na rzecz drugiego człowieka, że są tacy, którzy pomagają, że czują taką potrzebę, że mają pasję, bo oczywiście tu dziś nagrodzeni byli z bardzo różnych dziedzin i myślę, że każdy w jakimś tam obszarze czuje się dobrze i w tym obszarze może znaleźć taką niszę, w której bezinteresownie może pomagać innym. Wśród osób, które otrzymały tytuł Sieradzkiego Wolontariusza Roku były pani Katarzyna Kwapiszewska, pełnomocnik Fundacji Dr. Clown i pani Elżbieta Brzęczek, liderka wielu zajęć dla seniorów skupionych w Spółdzielczym Domu Kultury. Czym dla pani jest działanie na rzecz wolontariatu? To jest wielka praca, wymaga wiele determinacji, ale też miłości do drugiego człowieka, więc można się spełniać w różny sposób. A ja idę za słowami Jana Pawła II, że człowiek jest wielki nie przez to, kim jest i co posiada, ale czym potrafi się dzielić. No sama nagroda to jest jakby uwieńczeniem pewnego etapu, ale teraz przed nami dalsze pole działania, które mam nadzieję się nigdy nie skończy, a chciałabym, żeby nie było takich potrzeb, ale są. Dlaczego warto pomagać? No widzi się radość, inni się rozwijają, cieszą. No i to cieszy. Wolontariat to moim zdaniem to jest taka pasja, tak? Kiedy pomagamy drugiemu człowiekowi, to czujemy się zdecydowanie lepiej, wiemy, że robimy coś fajnego, stajemy się lepszymi ludźmi. Poza tym jest to cudowna forma na to, żeby spotkać wspaniałych ludzi, wspaniałych przyjaciół i zrobić coś naprawdę dla innych. Z wolontariatem jestem związana już paręnaście dobrych lat, bo był to okres studiów, jednak w samym Sieradzu działam już generalnie od 2010 roku. Jako wolontariuszka Szlachetnej Paczki, jako pełnomocnik właśnie Fundacji Dr. Clown. Tytuł honorowego wolontariusza za całokształt działalności na rzecz innych prezydent miasta Sieradza w roku 2016 przyznał panu Władysławowi Kellerowi, prezesowi Stowarzyszenia Abstynentów Przystań. Ta nagroda jest bardzo ważna dla mnie. Jest to takie uhonorowanie moich lat pracy, którą wkładam w serce. Pracuję na rzecz tego miasta, pomagam tym ludziom. I to jest bardzo, bardzo miła nagroda dla mnie. No to pieniężna by nie była taka ważna jak ta statuetka właśnie, że ktoś mnie docenił za tą pracę, którą ja wkładam. Pomoc ludziom uzależnionym od alkoholu, ich rodzinom, dzieciom. Jest to bardzo miłe dla mnie. Dlaczego warto działać na rzecz wolontariatu? Dlaczego warto pomagać? Warto pomagać. Ja się tak nie zastanawiałem nigdy mocno, czemu pomagać. Po prostu pomagam. Kiedyś mi ktoś podał mi rękę i tak zostało. I działam dość długo, bo kiedyś działałem na rzecz ochrony przyrody. Teraz działam na rzecz uzdrowienia ludzi z problemem alkoholowym. Jeszcze w kilku słowach, co czuje się odbierając taką statuetkę? No satysfakcja potężna. Potężna, takie ciarki aż przechodzą, bo to jest, dla kogoś może być to mała rzecz, dla mnie jest wielka rzecz. Tytuł Miejsce przyjazne wolontariuszom otrzymał w 2016 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu. Szanowni Państwo, którzy przyczyniliście się do tego, że otrzymaliśmy tę statuetkę, dziękujemy. Dziękujemy, że nas dostrzegliście, dziękujemy, że zauważyliście pracę, którą wykonujemy na rzecz innych osób. Ta praca, proszę Państwa, w dużej części wolontarystyczna, to praca całego zespołu. Zespołu pracowników oraz wszystkich instytucji, organizacji, które nas wspierają. To dzięki tej kompleksowej, tej połączonej pracy, adresowanej i kierowanej do szerokiego grona odbiorców,
możemy poszczycić się tą statuetką, tym wyróżnieniem, za które bardzo gorąco dziękujemy. Osoby, którym wręczono tytuł Średzkiego Wolontariusza Roku 2016 to Elżbieta Brzęczek, Krzysztof Cybulski, Paweł Domagalski, Wacława Gołąb, Michał Góralczyk, Katarzyna Kwapiszewska, Jowita Królikowska, Grażyna Kruczek, Witold Marcinkowski, Ludwik Moczydłowski, Andrzej Nawrocki, Maria Przybyłek, Halina Świniarska oraz pani Eugenia Anna Wewersowicz. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Sieradzanie zebrani na rynku mieli okazję poczuć magię zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Wszystko to za sprawą inauguracji choinki miejskiej, wspólnego kolędowania, spotkania z Mikołajem i wielu innych atrakcji przygotowanych dla mieszkańców naszego miasta. Atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia można było poczuć na sieradzkim rynku za sprawą wydarzenia Sieradz pod choinkę zorganizowanego przez Urząd Miasta. Można coś dla ducha znaleźć, coś dla ciała. Cieszę się bardzo, że już widać dużo mieszkańców. To jest godzina 15 teraz, a już jest nas sporo. Mam nadzieję, że wieczorem, jak będziemy odpalać choinkę, jak ta magia takiego świąt i tego wieczoru trafi do nas, będzie nas jeszcze więcej. Uważam, że warto takie imprezy robić i miałem okazję właśnie rozmawiać z jednym z mieszkańców Sieradza, który mówi, że pracował długo za granicą i jest szczęśliwy, że coś takiego implementujemy, przenosimy do Sieradza. Tradycyjnie rynek rozświetliły lampki zapalone na miejskiej choince, ale to nie jedyne drzewko, które tego dnia tam się pojawiło. Choinki miast partnerskich niemieckiego Gaggenau i francuskiego Annemasse udekorowała młodzież z gimnazjum numer 1 i numer 3. Ubieramy choinkę i pomagamy ogólnie. Ale słyszałam, że nawiązujecie też do jakiegoś miasta. Tak, dla miasta Annemasse z Francji. A te ozdoby choinkowe? Robiliśmy je w szkole z panią od biblioteki. Bieramy niemiecką choinkę, ponieważ nasza szkoła organizuje wymiany uczniowskie z Realschule Gaggenau. Wszystko malowaliśmy na zajęciach artystycznych, na niemieckie kolory. Także mamy precelki, takie typowo niemieckie, mamy gwiazdę owiniętą włóczką w trzy kolory. Też typowo niemieckie, żółty, czarny i czerwony oraz mamy bombki, żółto, czerwono, czarne. Podoba mi się w ogóle ta inicjatywa. Fajnie, że ubieramy te choinki, ponieważ niektórzy sieradzanie mogą nie wiedzieć, jakie są nasze miasta partnerskie i można się teraz dowiedzieć. Trzecią choinkę przystroili uczniowie z gimnazjum numer 2. Wielką atrakcją dla najmłodszych był święty Mikołaj, który przyjechał w świątecznie przystrojonym meleksie. A na świętego Mikołaja czekacie? Tak. Listy już napisane, czy dzisiaj będziecie pisać? Ja już napisałam. Ja już napisałam. I co tam byście chciały dostać od świętego Mikołaja? Ja sztalugę, łańcuszek. Ja tylko sztalugę. Aha, a grzeczne byłyście? Tak. Grzeczna byłaś? Tak. I co przyniesie? Co byś chciała dostać? Domek Emmy i skatepark. To co byś chciał? Taką super plastelinę i taką grę na Xboxa. Super, podoba mi się taka świąteczna atmosfera. Nie wiedziałam, że taki coś w ogóle będzie w rynku, bo dawno tego nie było. I czekam na świętego Mikołaja. Mieszkańcy mogli liczyć na świąteczną przejażdżkę, a dzieci na pamiątkową fotografię z Mikołajem. Na rynku stanęła zagroda z żywymi zwierzętami. Mi się podoba. Podobają mi się alpaki. Fajne są. Zwierzęta są fajne. W trakcie wydarzenia odbywały się warsztaty, m.in. zdobienia pierników i ciastek, tworzenia kartek z życzeniami, tworzenia ozdób i świątecznych dekoracji. Najmłodsi mogli również napisać i wysłać list do świętego Mikołaja. Dzisiaj co tutaj będziesz tworzyć? Kartki świąteczne. I masz już jakiś pomysł? Tak. Jaki masz pomysł, opowiedz o nim? No, żeby zrobić kartkę i nakleić na nią jakieś bałwany i szopkę zrobić. Lubisz takie prace plastyczne? Tak, lubię. Czyli fajnie, że coś takiego dzisiaj tu jest? Tak, bardzo mi się podoba ten pomysł. Na rynku nie zabrakło również różnorodnych stoisk z tradycyjnymi świątecznymi smakami, artykułami i drzewkami. To wszystko jest świąteczne, więc mamy dużo wyrobów z piernika, mamy chatkę piernikową, choinki, Mikołaje, serduszka piernikowe, też szopki gipsowe, nie piernikowe. I to, co zwykle u nas, czyli wyroby z naszego ogrodu, to, co pszczoły nam dały, czyli mamy i świece z prawdziwego wosku, i mamy też propolis, i oczywiście też mamy najlepsze powidła śliwkowe w Sieradzu.
Mieszkańcy mieli okazję wspólnie kolędować z chórem Cantilena, wokalistami z Sieradzkiego Centrum Kultury oraz muzykami z Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Sieradzu. Zawsze jak się coś dzieje, to jest ciekawie, jest gdzie przyjść. Fajnie, ciekawie. Bardzo fajnie, już jesteśmy tu od początku. Widzieliśmy, jak ubierają choinkę, robiliśmy tutaj z synem zdjęcia ze świętym Mikołajem i jest super. Wszyscy mieszkańcy się spotykają na rynku i wtedy jest jakoś miło. Życzenia się kilku gwiazdom. Chciałam pokazać właśnie przedświąteczne wyroby i zobaczyć, jaki jest kiermasz, czy coś jest. Byłam zainteresowana po prostu, co będzie przedstawiane tutaj. Przede wszystkim przekazać to młodemu pokoleniu, żeby te dzieci wiedziały. Kuchajcie mu w paluszki, przynieście mu pieluszki, otulcie siano głębiej. Fajnie, i latem chodziliśmy tutaj, przychodziliśmy i teraz, i jest fajnie. Troszkę dzieci mówią chłodno, ale żeśmy przyszli się ugrzać przy ognisku, nieźle. Jest bardzo fajnie. Integrują takie imprezy mieszkańcy? Tak, tak, na pewno. Święty czas, to radosny czas. Zobacz, ile serca jest w nas. W kręgu świątecznym i urodzi. Popieramy takie inicjatywy, bo to też integruje mieszkańców. Przychodzą ludzie, mogą ze sobą pobyć, też posłuchać pięknych kolęd, więc jest to naprawdę bardzo ważne. Sieradz pod choinkę z wieloma atrakcjami wprowadził uczestników w magiczny, świąteczny nastrój, który miejmy nadzieję utrzyma się do samych świąt, a może jeszcze dłużej. W siedzibie warsztatu terapii zajęciowej mieszczącego się przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu odbyła się 18. już aukcja prac osób niepełnosprawnych. Po raz kolejny odbyła się aukcja charytatywna prac osób niepełnosprawnych. Tradycyjnie już w aukcji udział wzięli włodarze miasta i powiatu oraz instytucje zaprzyjaźnione z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sieradzu. Aukcja 18, tak, pełnoletnia, jak tu żartujemy, aukcja prac osób niepełnosprawnych, dodatkowo jeszcze 6 grudnia, czyli w Mikołajki, także jest okazja do nabycia ciekawych prac unikatowych, oryginalnych, wykonanych przez uczestników warsztatu pod okiem instruktorów. Prace wykonali uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej i nie tylko. Tradycją stało się przekazywanie pracy na rzecz osób niepełnosprawnych przez zakład karny. W tym roku otrzymaliśmy ponad 30 prac, też wykonanych różnymi technikami, w tym karmniki, budki dla nietoperzy, prace malowane na szkle, prace takie robione techniką dekupażu. Poza tym przekazała nam swoje prace pani dyrektor Mirka Szymańska, która jest regionalistką powiatu sieradzkiego oraz podopieczni domu dziennego pobytu. Dzisiaj aukcja wraz z pracami uczestników właśnie terapii zajęciowej i nie tylko. W jaki sposób ty przyczyniłeś się do tworzenia? Ja może nie tyle co wykonywałem jakąś konkretną pracę, tylko pomagałem uczestnikom w wyszukiwaniu jakichkolwiek informacji na temat wykonywania danych prac, szczegółowych informacji z internetu, danych na ten temat, no i pomoc w oprawieniu tych prac, wykonanie ramek, umalowanie tych ramek. Dzisiaj wasze prace, między innymi tutaj na aukcji, co wykonałyście, jaką metodą? Malowane nam pleksie, maki, wyszywany krzyżykowo dwie myszki i taki kwiatek z papieru. Skąd taki pomysł? No, pomysły trzeba czerpać od instruktorów też. A koleżanka? No ja to wyszyłam 8 prac haftem krzyżykowym.
No ale różne kolory mają inne postacie. Skąd taki pomysł? Interesujesz się haftem? No, częściowo tak. Bo co mi pani przekaże, to ja wtedy do głowy mi to wchodzi. W ubiegłym roku podczas aukcji udało się zebrać ponad 5000 zł. Corocznie mamy ten sam cel, jest to integracja, rehabilitacja społeczna. Staramy się te pieniążki wydać jak najlepiej. W tamtym roku udało nam się wyjechać aż na 4 dni nad morze. Naszym celem była Ustka. W zeszłym roku za pieniążki, które zebrano w czasie aukcji, udało się wyjechać na wycieczkę. Gdzie? Do Ustki. Jak wspominacie? No fajnie wspominamy, bo żeśmy zwiedzili promenadę, ławeczkę pani Ireny Kwiatkowskiej, także żeśmy realizowali program antyalkoholowy. A koleżanka? No ja tu akurat wycieczka była do Ustki na 4 dni. Jak wrażenia? No praktycznie fajnie. Dlaczego warto brać udział w tego typu akcjach? Warto brać udział, warto wspierać w ogóle osoby niepełnosprawne. W tym roku dzięki pracom wykonanym przez uczestników warsztatu terapii zajęciowej, jak i przez osadzonych w zakładzie karnym udało się zebrać ponad 4800 zł. Sieradzka grupa PAD po sukcesie widowiska Requiem dla Mai nie spoczywa na laurach. W listopadzie młodzież wyjechała do Niemiec na warsztaty. Młodzież z sieradzkiej grupy PAD wraz z policjantem zespołu do spraw profilaktyki społecznej nieletnich i patologii Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu oraz instruktorem teatralnym przez 6 dni przebywała w Niemczech w miejscowości Trebnitz, uczestnicząc w polsko-niemieckim projekcie pod nazwą Wzmacniamy ludzi, wzmacniamy ich mocne strony. Ten wyjazd był zorganizowany przez stronę niemiecką, przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Brandenburgii, przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, no i naszej sieradzkiej młodzieży. Tak naprawdę temat jest podobny, czyli profilaktyka. Tam akurat chodziło bardziej o przemoc, bardziej o wzmacnianie swoich słabych stron, o agresję. My skupiliśmy się na pokazaniu naszych osiągnięć, naszego stylu prowadzenia profilaktyki, co bardzo zaciekawiło stronę niemiecką. Myślę, że wielka atrakcja dla młodzieży, dlatego że w ramach tego całego projektu była także część rekreacyjna, polegało to między innymi na zwiedzaniu stolicy Niemiec, Berlina. Nasza młodzież przede wszystkim 4 dni spędziła na warsztatach teatralnych. To były nie tylko, zresztą to nie było tylko warsztaty teatralne, były też warsztaty dokumentacyjne i tutaj dwie osoby z naszej grupy zajmowały się wyprodukowaniem materiału filmowego. 3 osoby brały udział w takich warsztatach plastyczno-dokumentacyjnych, gdzie robiły zdjęcia i różne materiały plastyczne, które potem pokazały się na wystawie. Właśnie cała reszta, czyli reszta naszej grupy plus młodzież niemiecka uczestniczyli w warsztatach teatralnych, byli podzieleni na 3 grupy, pracowali z 3 instruktorami i zbudowali coś w rodzaju spektaklu, który był pokazany na koniec w piątek. No, jako taki pokaz finałowy, można byłoby powiedzieć, tego, co się działo właśnie w ramach całej wizyty. Młodzież przywitali na miejscu przedstawiciele Brandenburskiej Komendy Policji oraz koordynator projektu. Chęć i podpatrzenia tego, co się robi gdzie indziej i nauczenia się czegoś nowego, bo my nie pojechaliśmy nam kogoś uczyć, tak? Tylko pojechaliśmy jak gdyby wymieniać doświadczenia, czyli my pokazywaliśmy, co nam się udało zrobić, natomiast młodzież pracowała z instruktorami niemieckimi pod kątem no, takiego wzmacniania własnego wizerunku, takiego budowania poczucia własnej wartości, które pomaga w życiu przezwyciężyć wszelkiego typu trudności. To było bardzo ciekawe i myślę, że bardzo wzbogaciło całą grupę, zresztą przyznam, że mnie też. 28 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu sieradzkiego oraz 18 uczniów ze szkoły imienia Bertolta Brechta w Silo uczestniczyło w warsztatach prowadzonych przez aktorów Berlińskiego Teatru Eukitea oraz grupę dokumentacyjno-fotograficzną, przygotowując wspólny występ, który zaprezentowano ostatniego dnia na gali finałowej. Młodzieży na długo ten wyjazd zapadnie w pamięć. To było wspaniałe przeżycie, bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział w tym przedsięwzięciu, w całym projekcie. Cieszę się, że tak ciepło nas przyjęli tam, bo obawiałam się tego, że będzie bariera językowa. No, muszę przyznać, że trochę była, bo Niemcy głównie po niemiecku, mało który po angielsku, ale jeśli już, to jakoś rekompensowali to swoimi uczuciami, emocjami i całym sobą, swoją obecnością chociaż. Jakie umiejętności i doświadczenia udało wam się uzyskać? Umiejętności na pewno wyznaczanie swoich granic, żeby
wiedzieć, kiedy, na ile można pozwolić drugiej osobie i na ile chcemy pozwolić drugiej osobie zbliżyć się do nas, czy poznać nas. Nauczyliśmy się mówić stop różnym sytuacjom. Oprócz tego wyrzuciliśmy z siebie wszystkie złe emocje, co wydaje mi się, że było bardzo przydatne, jeszcze szczególnie w takim magicznym miejscu. Radzenie sobie z emocjami, ze złymi emocjami, jak i z dobrymi. Było takie ćwiczenie, że zapisywaliśmy na kartce wszystkie rzeczy, jakie nas denerwują, jakich nie chcemy, wszystkie negatywne, jak i także pozytywne na kartkach. Mieliśmy wtedy, każdy miał swój wolny kąt i miało to oznaczać, że kiedy nas problemy otaczają, to potrzebujemy swojego świętego czasu. I potem tak symbolicznie spaliliśmy to na ognisku i to strasznie wyciszyło nas, pamiętam. Po prostu były te warsztaty przeróżne, były bardzo dobrze zorganizowane. Także umiejętności nabyliśmy tam takie jak wyrażanie swoich emocji za pomocą ruchu oraz za pomocą ogólnie gestów, za pomocą tańca chociażby i takich właśnie rzeczy. Był to chyba najlepszy wyjazd w moim życiu. Mieliśmy okazję nauczyć się wielu rzeczy potrzebnych jak i w życiu, jak i w teatrze. Także poznaliśmy wspaniałych ludzi, zżyliśmy się z nimi, ponieważ spędzaliśmy z nimi cały tydzień, 24 godziny na dobę. Jedliśmy z nimi, spędzaliśmy z nimi wolny czas, mieliśmy z nimi warsztaty. No nie wiem, co powiedzieć, bo po prostu to było cudowne doświadczenie i na pewno chciałabym powtórzyć to jeszcze raz. I właśnie jak tam zajechaliśmy, to wszyscy na siebie tak krzywo patrzyli. Wszyscy byli do siebie w ogóle nie przekonani. Ci Niemcy wyglądali strasznie groźnie, natomiast żegnaliśmy się z płaczem i nie mogliśmy się pożegnać. To było cudowne. Ten pobyt w Niemczech był wspaniałym czasem, który spędziłem bardzo dobrze. Mieliśmy tam bardzo wiele warsztatów, jakby pomagających nam się rozwinąć w tym właśnie kierunku, w kierunku teatralnym, który jakby wiąże, z którym wiąże jakoś przyszłość. Wydaje mi się, że bardzo ten wyjazd przyda mi się w realizowaniu moich pasji i jakby w znalezieniu dalszej pracy. Śradzka grupa PAT zaprezentowała na gali także swoje widowisko Requiem dla Mai. To wszystko w dzisiejszym serwisie. Zapraszam na dalszą część programu. Sklep Tata Meble zaprasza. Sieradz Warszawska 13. W ofercie meble renomowanych firm. U nas znajdziesz wszystko, by wyposażyć swój dom i mieszkanie. W ofercie meble do salonów, jadalni, sypialni i gabinetów. W salonie Tata Meble znajdziesz bogatą ofertę dodatków i akcesoriów, m.in. nowoczesne i stylowe lampy, wazony, misy, podkładki, dekoracje naścienne i wiele, wiele innych. Tu znajdziesz wszystko, czego potrzebuje Twój dom. Tata Meble, Sieradz Warszawska. Warszawska 13. Zapraszamy. Ekowiatr, spółka jawna, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Przyjdź lub zadzwoń i zapoznaj się z naszą ofertą. Sieradz, ulica Jana Pawła II, 52/23, na pierwszym piętrze. Zduńska Wola, ulica Piwna 2. Łask, ulica Marii Skłodowskiej-Curie, 4/3. Z nami możesz więcej. Od poniedziałku do piątku Ekowiatr zaprasza. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Szatku oferuje najwyższej jakości wyroby wędliniarskie, piekarskie i garmażeryjne, tworzone z naturalnych produktów bez konserwantów i ulepszaczy. Wyjątkowe, niepowtarzalne receptury sprawiają, że wyroby tradycyjnych staropolskich wędlin, wypieki wspaniałego pachnącego pieczywa i ciast w tradycyjnych piecach opalanych drewnem i węglem zaspokoją nawet najbardziej wyrafinowane podniebienia. Gminna Spółdzielnia Szadek oferuje niesamowitą symfonię smaków, która jest efektem wyłącznie naturalnych przypraw i tradycyjnego procesu wytwarzania. Nasze wyroby znajdziesz w sklepach na terenie całego regionu. Gminna Spółdzielnia Szadek zaprasza. Zasmakuj się w naszych produktach. Z
Stacja paliw PKS Sierac na Zajezdni, ulica Wojska Polskiego 63, oferuje sprzedaż oleju napędowego i benzyny bezołowiowej. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 21, a w soboty od 7 do 15. Paliwa pochodzą z koncernu PKN Orlen i charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami, a świadczy o tym bezproblemowa jazda ponad 100 naszych pojazdów. Przy jednorazowym tankowaniu większych ilości paliwa udzielamy dodatkowych rabatów. Na terenie stacji paliw znajduje się sklep oferujący artykuły spożywcze, napoje, akcesoria samochodowe oraz płyny i oleje silnikowe. Uwaga! Ceny paliw najniższe w mieście. Telefon 43 826 63 37. Zapraszamy! Zapraszam Państwa do obejrzenia programu Nasze Sprawy. Gościem był marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, który opowiedział m.in. o inwestycjach na terenie województwa w roku 2016. Witam Państwa w kolejnym programie Nasze Sprawy. Mój gość, marszałek województwa łódzkiego, pan Witold Stępień. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Bezpośrednio z podróży, panie marszałku, przyjeżdża pan do studia i dlatego też jeszcze bardziej dziękuję, że pan chwilę znalazł dla nas. Panie marszałku, OZE w skrócie, odnawialne źródła energii. Rozpalało to też emocje, tutaj nie tylko w mieście, ale i w gminie. Prawie 300 wniosków spłynęło z terenu sieradzkiej gminy do państwa. Gmina Sierac startuje i bierze udział w tym konkursie. Wiem, że skądinąd do końca bodajże roku, na początku stycznia, miało być rozstrzygnięcie jako takie, a pierwsze realizacje, mówimy tu szanowni państwo o fotowoltaice, solarach i pompach ciepła, miały być już w lipcu 2017 roku. Czytając na stronach państwa urzędu, no, jest niestety zmiana, troszeczkę małych opóźnień czasowych. Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce dopiero w lipcu 2017 roku. Skąd ewentualnie takie opóźnienie, panie marszałku? I, no, jak wygląda kwestia tego konkursu? Czy taka gmina Sierac, przy tej ilości wniosków, ma realne szanse zrealizowania tego projektu? No właśnie musimy to ocenić, jakie są szanse gminy Sierac, bo wpłynęło 268 aplikacji z różnych miejsc w naszym regionie. Gmina Sierac to 300 gospodarstw domowych w jednym połączonym projekcie, gdzie solary miałyby być instalowane, ale to jeden z 268 wniosków. Kwota łączna tych wniosków to 900 milionów złotych. Dofinansowanie oczekiwane od Unii Europejskiej to około 500 milionów złotych, a myśmy ogłosili konkurs na 88 milionów. Czyli potrzeby są dziesięciokrotnie większe? Sześciokrotnie większe niż te środki, które przewidzieliśmy. Oczywiście będziemy się zastanawiać nad podniesieniem tej kwoty i korektą, ale na pewno nie wszyscy, którzy złożyli wnioski, będą mogli to wsparcie otrzymać. Przedłużyliśmy do końca maja ocenę wniosków, bo jest ich tyle, wymagają sprawdzenia, że to musi potrwać o te 4 miesiące dłużej. Mam nadzieję, że właśnie przed wakacjami uda nam się ten konkurs zamknąć. A w harmonogramie konkursów mamy kolejne, ci, którzy nie dostaną dofinansowania w tym rozdaniu, będą mieli szansę udoskonalić swoje wnioski i składać w kolejnych konkursach. Cieszy to, że energia odnawialna cieszy się takim dużym powodzeniem, że tych pomysłów na instalację i zastępowanie tego tradycyjnego spalania czy wytwarzania ciepła przy pomocy węgla jest aż tyle, to pozwala mieć nadzieję, że rzeczywiście pieniądze unijne przyniosą oczekiwany skutek, że będziemy mieli czystsze powietrze, mniej emisji zanieczyszczeń i takie istotne uzupełnienie, jakim dziś w Europie, właściwie w całym świecie jest energia odnawialna, ekologiczna, ale jak się okazuje kapitałochłonna,
bez unijnego wsparcia trudno te inwestycje przeprowadzać, chociaż nasza instytucja, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, również ma programy, gdzie te aplikacje związane z energią odnawialną i właśnie takie łączone projekty, gdzie aplikuje o to samorząd gminny, czy też indywidualni odbiorcy, gospodarstwa domowe, takie wnioski mogą dostać tam wsparcie do 40% umorzenia kwoty pożyczki, bo to jest w całości finansowane pożyczką. Także zachęcam do tego, by sięgać po różne środki. My będziemy konkurs powtarzać, a mam nadzieję, trzymam za to kciuki, że ten wniosek sieradzki przejdzie to selekcyjne sito i będziemy się mogli spotkać, o czym dowiemy latem, się w lipcu, latem tak? przyszłego roku, spoglądając na jakiś budynek wyposażony w instalację solarną. Panie marszałku, tak nawiązując do tego tematu, wnioskuję, że tym konkursem było olbrzymie zainteresowanie, prawda? Patrząc już w tej chwili po tym roku prawie, przy tym nowym rozdaniu finansowym, proszę mi powiedzieć, czy samorządy są również tak aktywne w składaniu aplikacji do innych konkursów w ramach RPO, czy to nie jest tak, jak w tej chwili pan tu powiedział o odnawialnych źródłach energii, czy rzeczywiście ta aktywność i takie duże zainteresowanie szukaniem środków unijnych jest, patrząc tutaj na nasz region, województwo łódzkie, duże? Konkursy i te przedsięwzięcia, które może wspierać Unia Europejska, mają różny charakter, od skomplikowanych i wymagających długiego procesu przygotowania projektu technicznego, ocen środowiskowych, konsultacji z mieszkańcami, gdzie to wnioskowanie musi zająć wiele czasu, po proste realizacje, gdzie właściwie w grę wchodzi zakup gotowych urządzeń czy gotowej instalacji. Przy tych bardziej skomplikowanych projektach, czy też bardziej kapitałochłonnych, widzimy, że beneficjentów jest mniej. Przy takich jak choćby te propozycje związane z energią odnawialną, na pewno więcej. No bez beneficjentów aktywnie szukających środków na rozwiązywanie tych zdiagnozowanych u siebie problemów, trudno zagospodarować środki unijne. Mamy tego świadomość. Szeroko informujemy, organizujemy konsultacje, pokazujemy przykłady dobrego wykorzystania środków unijnych i zachęcamy do tego, aby startować, szukać swojej szansy, bo ja zakładam, że gmina, jeśli nie uzyska wsparcia unijnego, to może sięgać po inne środki, aby ten przygotowany projekt, rozwiązanie dobre dla mieszkańców, sfinalizować. I temu też fundusze unijne służą, by właśnie wywoływać niejako proces planowania, przygotowywania, określania potrzeb mieszkańców i samorządu, który powinien te potrzeby mieszkańców realizować. To jest swego rodzaju sito, które wyłania te najlepsze projekty. Dobrze, jeśli wpisują się w politykę Unii Europejskiej, mogą otrzymywać wsparcie. Jeśli nie, to samorządy koncentrują się na tym, jak pozyskać pieniądze, by zrealizować to z większym wykorzystaniem środków własnych, ale można mieć pewność, że taka realizacja będzie dla mieszkańców potrzebna i będzie rozwiązywać istotne problemy gminy czy miasta. Temu służą unijne pieniądze i muszę powiedzieć, że staramy się jak największą pulę tych środków wprowadzać do regionu. Dysponujemy 10 miliardami złotych unijnego wsparcia w ciągu tych 2 lat od
tej daty 2000, to znaczy w ciągu dwóch lat 2015-2016, bo możliwość ogłaszania konkursów i zagospodarowania tych środków pojawiła się z początkiem roku 2015 po podpisaniu regionalnego programu operacyjnego. Położyliśmy jako na stole 5,5 miliarda złotych, ogłosiliśmy prawie 130 konkursów, wyłoniliśmy w tym czasie 510 beneficjentów i myślę, że staramy się tutaj działać jak najskuteczniej. Za chwilę zaczną pracować pieniądze dla przedsiębiorców. Myślę tutaj o pożyczkowym programie Jeremy. Tak to się nazywało w tym poprzednim okresie. Podpisaliśmy umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. To jest 560 milionów złotych. Bank Gospodarstwa wyłoni operatorów. To był choćby w poprzednim okresie WAR, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, czy Bank Spółdzielczy w Pawianicach, czy Bank Spółdzielczy w Bełchatowie, czy Fundacja Przedsiębiorczości w Zelowie, ci, którzy są blisko przedsiębiorców i ich oczekiwań. I te 560 milionów złotych zacznie pracować w przyszłym roku. A właśnie wracając. Warunki jeszcze, bardzo korzystne, szanowni państwo. Warto sięgnąć. Wracając jeszcze do energii odnawialnej, to tam jest 100 milionów złotych przeznaczone właśnie na pożyczki związane z termomodernizacją, energią odnawialną. Tam będzie można sięgać po pożyczkę na tym minimalnym poziomie oprocentowania, bo ono nie przekracza 2%, może być rozłożone na lata i wnioskowanie jest dość uproszczone, znacznie prostsze niż przygotowywanie wniosku o dotację unijną, także że ten pieniądz się również pojawi i mamy kalendarz konkursów dość gęsty, chcielibyśmy właśnie jak najszybciej wprowadzić tą pulę 10 miliardów, czyli te kolejne 5 miliardów, bo tak jak mówiłem wcześniej, 5 już funkcjonuje na tym naszym obszarze gospodarczym i samorządowym, no tak aby dawać szansę na rozwój regionu. Panie Marszałku, my tak mówimy o takiej codzienności. Liczymy te pieniądze od konkursu do konkursu, złożyli aplikację, trzeba rozpatrzyć, ogłosić. Jedni są zadowoleni, inni mniej, a jeszcze inni w ogóle. Jedni sobie poradzili formalnie, inni sobie jeszcze nie radzą formalnie. To jest też ciekawe, że są samorządy, które jeszcze formalnie nie potrafią sobie z tymi sprawami poradzić. Wnioski przygotowują ludzie. Ludzie robią błędy, mylą się, interpretują inaczej zapisy regulaminów konkursowych. To się może zdarzać. Ale nie powinno. Ten, kto nic nie robi, się nie myli. Ale ja widzę to rosnące doświadczenie. Z każdym wnioskiem jest coraz lepiej. Poprzedni okres programowania wiele nas nauczył. Teraz te zasady zostały zmodyfikowane. Trzeba poznać część tego obszaru od nowa. Ale jest rosnąca skuteczność, wiedza i tak jak mówiłem wcześniej... Czyli z samorządami generalnie już nie jest tak źle kończąc. Przygotowywanie takich strategicznych projektów. Panie Marszałku, rozmawialiśmy teraz o tej codzienności. Ja chciałem zapytać o te działania, które podejmujecie, a mają na celu przede wszystkim dalszy rozwój gospodarczy naszego regionu, województwa łódzkiego. Rzucę tu taki przykład. Europejskie Forum Gospodarcze, mnóstwo przedsiębiorców z Polski, z zagranicy, ludzi zajmujących się polityką przyjeżdżało debatować na temat szans rozwoju naszego województwa i nie tylko naszego województwa, w ogóle Polski. A z drugiej strony postawię jako przykład to, co zaczęliście robić w ramach stowarzyszenia. Stworzyliście stowarzyszenie w Złoczewie wspólnie z innymi samorządami. Robicie wszystko, żeby w tym regionie
zatrzymać i budować odkrywkę kopalni węgla. To też na pewno będzie motor napędowy gospodarkę tego regionu i w ogóle województwa. Bardzo bym prosił kilka słów na ten temat, panie marszałku. Czy ten rok pod względem inwestycji, pod względem gospodarczym, patrząc na środki, które ulokowaliście w tych najważniejszych przedsięwzięciach, był dobry dla pana marszałka, zarządu województwa, dla województwa i naszego miasta, czy nie? Powiedziałbym, że ocena nigdy nie jest prosta. Myślę, że to, jak możemy oceniać województwo czy jego rozwój, zależy od tego, co czują jego mieszkańcy. Czy oni obserwują zmiany na lepsze, czy są takie przedsięwzięcia, które ich bezpośrednio dotyczą, czy coś się zmienia w ich otoczeniu. I myślę, że tutaj możemy się chwalić na przykład spadającym bezrobociem, bo to jest wskaźnik, który mówi o wielu działaniach, jest pewną syntezą oceny gospodarki, a praca, możliwość zarabiania pieniędzy dotyczy przecież każdego z nas. Zeszliśmy do poziomu 8,6%, to jest najniższy poziom od 10 lat i wydaje się, że siła w gospodarce w naszym regionie, właściwie we wszystkich powiatach, miejscowościach jest i ta gospodarka robi postęp. Myślę też, że wiele środków zaangażowaliśmy choćby w edukację. Poprzedni okres programowania to prawie 800 milionów złotych, w tym roku będzie to interwencja na poziomie 650 milionów złotych, właśnie edukacja również szkolna, przedszkolna, te działania, które są adresowane do rodziny z jednej strony, opieka nad małymi dziećmi i możliwość aktywnej pracy rodziców, z drugiej strony wyrównywanie szans, wzmacnianie na tym etapie podstawowym, czy średnim, czy w szkolnictwie zawodowym każdego z nas. Forum gospodarcze to z kolei propozycja dla przedsiębiorców. Mamy ponad 200 tysięcy małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw w łódzkim. Warto dać taką możliwość, aby właśnie w grupie, w formule spotkania, konferencji dowiadywać się od ekspertów o szansach rozwoju, o nowych rynkach zbytu, o zagrożeniach i związanych z rynkami finansowymi czy sytuacją polityczną. Forum w tym roku miało tą swoją specyfikę. Uczestnicy pytali o różne obszary. Mieliśmy też forum bioekonomii, gdzie byli goście z Europy, z Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów i dyskutowaliśmy o tej, powiedziałbym, nowej szansie wykorzystywania potencjału naturalnego, biologicznego, biomasy, tego, co udaje się wyprodukować w obszarze rolnictwa i traktować to jako surowiec dla farmacji, dla przemysłu spożywczego, dla chemii, zastanawiać się nad recyklingiem odpadów, nad tworzeniem tej gospodarki zamkniętej, gdzie odpady mogą być przetwarzane i są surowcem dla innych produktów. W tym kierunku idzie Europa i świat i tutaj staramy się w to wpisywać. Chcielibyśmy, żeby to była jedna ze specjalizacji regionu rozwijana. A propos stowarzyszenia o budowie kopalni w Słoczeniu, panie. Tak, ja jeszcze chciałem wspomnieć o, bo jesteśmy w końcówce roku, grudzień, i chciałem wspomnieć o tym, że ten rok, jeśli chodzi o te duże inwestycje w Łódzkim, jest, wydaje mi się, wyjątkowo korzystny, powiedziałbym, że historyczny, bo mamy brakujący odcinek autostrady A1, mamy ogłoszony przetarg i decyzję o budowie drogi S14, tej zachodniej
obwodnicy Łodzi, to będzie też lepsze skomunikowanie dla Pabianic, Łasku, Sieradza, Zduńskiej Woli, dla tej części województwa. Mamy ogłoszony przetarg na tunel kolejowy, przedłużenie z Łodzi Fabrycznej. O tym nie wiedziałem, przyznam szczerze. Tak, kilka dni temu został ogłoszony przetarg, ten drugi etap. Wykonawca powinien się pojawić w czerwcu przyszłego roku, zaprojektować i w ciągu 5 lat wybudować ten tunel, a to przecież otwarcie właśnie Łodzi aglomeracji również na ten kierunek Pabianice, Łask, Zduńska Wola, Sieradz, gdzie jeździ łódzka kolej aglomeracyjna, a będzie mogła jeździć szybciej, skuteczniej z Sieradza do Warszawy. Czyli wszędzie będzie coraz bliżej. Z Sieradza do Warszawy podróż będzie na pewno krótsza i bezpośrednia w końcu, bez przesiadek. No i otwiera się dworzec w Łodzi, fabryczny, to węzeł komunikacyjny, no istotny dla całego województwa. To w Łodzi w aglomeracji skupiają się te różne ścieżki gospodarcze, naukowe, usługi medyczne i inne, i to skomunikowanie jest niezwykle ważne dla całego regionu. Także że myślę, że te inwestycje, które w sumie dają wolumen prawie 10 miliardów złotych, które jest uruchamiane w Łódzkim, to dobry prognostyk na przyszłość. A wracając do Złoczewa, czynimy zabiegi wspólnie z samorządami. Także a tutaj, panie marszałku, jeżeli mogę, to ja uzupełnię to pytanie, bo pojawiły się takie głosy, będąc na spotkaniach samorządowców w Łasku, w Zduńskiej Woli, w Sieradzu, i co niektórzy samorządowcy twierdzą, że są jakieś konkretne zapędy i zagrożenia ewentualnej tej inwestycji. Ja do siebie takiej myśli nie dopuszczam, bo wydaje mi się, że no to jest dla regionu duża szansa. Proszę powiedzieć, panie marszałku, czy to stowarzyszenie, to są przedsięwzięcia wspierające, tak jak kiedyś tworzyliśmy stowarzyszenie, biegaliśmy po S8 i nasze szczęście, bo się udało, czy coś więcej pan marszałek wie i nie tylko, że coś jest na rzeczy, ktoś tą inwestycję może przejąć w inny region Polski? No ja mam nadzieję, że nie będziemy musieli biegać w sprawie odkrywki w Złoczewie, ale samorządy, tworząc to stowarzyszenie, zadeklarowały wsparcie dla inwestycji. Bez rozmów z mieszkańcami, bez szybkiego trybu wydawania decyzji administracyjnych, bez budowania tej dobrej atmosfery i zachęcania też przedsiębiorców, żeby wchodzili z inwestycjami wokół tej przyszłej kopalni, to się nie uda. Stąd ta inicjatywa samorządowa, aby to wspierać i pokazywać tą dobrą wolę, zainteresowanie i wręcz oczekiwanie, aby ta inwestycja miała swój finał tu w Złoczewie. Każde przedsięwzięcie właściwie może mieć swoją historię w różnych miejscach. To wynika z analiz. Pojawia się ciągle temat Gubina z dużymi złożami węgla brunatnego i jak gdyby kolejność zagospodarowywania złóż jest w różnych teoretycznych rozważaniach analizowana. Ja mam nadzieję, że przeważy województwo łódzkie i Złoczew. Mamy przecież Bełchatów, który w perspektywie 20 lat wyczerpie swoje złoże. Powinno być przygotowywane nowe miejsce. W Bełchatowie jest olbrzymi potencjał. Elektrownia, która może pracować jeszcze 40 lat, a nie tylko 20. Można ze Złoczewa dowozić tam węgiel, a można też w Złoczewie inwestować bezpośrednio przy odkrywce w bloki, które będą ten potencjał Bełchatowa uzupełniać. Mamy ponad 100 tysięcy ludzi dziś w Łódzkim związanych z tym bełchatowskim kompleksem. Dla nich łatwo jest tutaj te 40-50 kilometrów
pokonać dobrymi drogami. Tym bardziej, że będą jeszcze lepsze. Trzy koleją, tak, i pracować. Czyli rozsądek tutaj, podpowiada, że ta inwestycja powinna być zrealizowana, tym bardziej, że prace są dużo bardziej zaawansowane tu, w tym miejscu, prawda? Tak, to jest przygotowane przedsięwzięcie. Powinno być wystąpienie o koncesję na początku 2017 roku i możliwość w ciągu 2 lat przystąpienia do tego, aby zdejmować nadkład i zagłębiać się tak, aby dotrzeć do węgla brunatnego. To też jest perspektywa już realnego wydobycia węgla po 5 latach od rozpoczęcia odkrywki. Będziemy robić wszystko, żeby to przedsięwzięcie sfinalizować, żeby to był istotny impuls tutaj dla sieradzkiego. Tak, świeże powietrze miejsca, dla naszego rozwoju. Miejsca pracy, przyciąganie przedsiębiorców, inwestycji. Wydaje się, że takiej szansy musimy wszyscy szukać i temu przedsięwzięciu sprzyjać. Na zakończenie naszego spotkania, panie marszałku, grudzień to jest taki miesiąc, w którym się podsumowuje to, co się zadziało w danym roku, ale ja myślę, że pan marszałek już wybiega wraz z zarządem do 2017 roku. W kilku słowach, panie marszałku, co dla was będzie najważniejsze i na co chcecie położyć największy nacisk, patrząc na przedsięwzięcia, które chcecie zrealizować w 2017 roku? No myślę, że ważne będzie skuteczne i szybkie zagospodarowanie środków unijnych. To pierwsze wyzwanie, żebyśmy dobrze mogli obsłużyć przyszłych beneficjentów samorządowych i przedsiębiorców. Mamy duży program inwestycyjny związany z modernizacją dróg. Między innymi most na Warcie będzie finansowany ze środków unijnych i ta 30-milionowa inwestycja zacznie się z początkiem sezonu budowlanego 2017. Sięgamy po wsparcie unijne, chcemy wykorzystać 460 milionów pieniędzy unijnych właśnie na modernizację układu dróg wojewódzkich, bo takie mogą być finansowane zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej. To będzie również interwencja związana z służbą zdrowia. Będziemy uruchamiać duży projekt Szpitala Kopernika, gdzie filialną jednostką, jeśli chodzi o radioterapię, będzie szpital w Sieradzu. Tam także środki unijne. Chcemy modernizować w szpitalach bloki operacyjne, chcemy ułatwiać dostęp do specjalistów. Mówię tyle o służbie zdrowia, bo uważam, że to jest najważniejszy obszar interwencji dziś dla regionu, ze względu właśnie na statystyki, które pokazują, że mieszkańcy łódzkiego chorują częściej niż inni i ta służba zdrowia musi być na wysokim poziomie. To się powinno zmieniać nie tylko dzięki służbie zdrowia, również dzięki zmianie naszych nawyków, aktywności tej ruchowej, sportowej. O tym to już się powoli zmienia, mówimy, ale organizujemy biegi, zawody, zachęcamy dzieci i dorosłych do tego, żeby się ruszać. Ale musi się też zmieniać dzięki tym standardom, które chcemy podnosić właśnie w służbie zdrowia. Panie marszałku, dziękuję bardzo za to, że znalazł pan chwilę czasu dla sieradzkiej telewizji. Zapraszam jeszcze w okresie przedświątecznym. Myślę, że będzie okazja się jeszcze przy okazji różnych wydarzeń spotkać. Z chęcią się pojawię, tym bardziej, że w Sieradzu się wiele dzieje. I oby działo się jak najdłużej. Do Łasku jest też niedaleko, tam też widzę w tym przedświątecznym okresie zaproszenia, także na pewno się spotkamy. Bardzo dziękuję, szanowni państwo. Zapraszam do oglądania kolejnych programów Nasze Sprawy. Moim gościem był w dniu dzisiejszym marszałek województwa łódzkiego, pan Witold Stepień. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
Oddaję krew, to bezpieczne. Przed pobraniem robione są badania lekarskie. Oddaję krew. Wiem, że wszystkie grupy krwi są potrzebne. Oddaję krew. Możesz to zrobić, nawet jeśli nie znasz swojej grupy krwi. Chwyć czerwoną nitkę, żeby nigdy nie zabrakło krwi. Przypominam, że nasze materiały dostępne są w telewizji internetowej na stronie www.sieradzkatvmedia.com. Można nas znaleźć również na Facebooku i Twitterze. Na dziś dziękuję za uwagę i już teraz zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego w środę po godzinie 18:00. Do zobaczenia.